trzy propozycje, bardziej odważne, mniej odważne. Nawiązania sympatycznych znajomości, próba wyciągania maila albo próba wyciągania telefonu. Coś takiego się zdarzyło, jak to wyglądało? Czy prawdą jest to, taki z jednej strony stereotyp, z drugiej obiegowa prawda, to wbrew pozorom nie jest jednoznaczne, że kiedy Polka pojawia się za granicą, wzbudza szał, wzbudza niezwykłe emocje u... Wiem, że teraz panie będą w niezręcznej sytuacji, bo głupio powiedzieć nie, głupio powiedzieć tak, ale dobrze, okej. Zostawiam panie z tym jakże miłym dylematem. Na zdrowie, ktoś kichnął. Mhm. Nie chcę wywoływać palcem do odpowiedzi, która z pań pierwsza. Ale my jesteśmy starsze niż węgiel, Tomek. Wszystkie tutaj Martyk, nie unikniemy nie ma o czym mówić. Przynajmniej odrobiny kokieterii. No dobra, okej. Nie, no poważnie pytam, jak było? Mi przypomina się jedna historia, kiedy byłyśmy w hotelu tym pod skałą, jaka to, Trenczyn był? Tak, na Słowacji. I nosiłyśmy bagaże i pomagał nam jeden pan osiłkowaty dosyć, który tam był ochroniarzem. I chciałam uhonorować jego wysiłek, dając mu napiwek. Spojrzał na mnie i powiedział, nie chcę. Pani Lidia chciała poderwać, a to pan ochroniarz jednoznacznie się wypowiedział. No. To cham dopiero. No, pojedziemy tam do Trenczyna i będziemy... To był chyba jedyny podryw. Dobra. Pani Marto? Znaczy ja trochę się pożalę, bo powiem tak. Bartek to mnie prowadził w takie miejsca. Jeździliśmy po takich krajach, gdzie ci mężczyźni nie wzbudzali we mnie takiego pożądania jak Bartek. No zdecydowanie... Ja nie pytałem o takie szczegóły. Ja pytałem naprawdę... O luźne, delikatne anegdoty, a tutaj... Myślałem, że to pytanie nie będzie dotyczyło pana Bartka, a jednak chyba trochę no tak. Ja... I podróżując po Azji rzeczywiście, Europejczycy przynajmniej dla mnie wypadali dużo lepiej niż Azjaci, jeśli chodzi o atrakcyjność mężczyzn. Później w Ameryce Południowej, no w Chile, Argentynie było nieźle, ale właśnie szybko pojechaliśmy na północ, tam do Indian. Bartek wyczaił, że coś jest nie tak. Więc nie miałam łatwo, no musiałam się ograniczyć ale do Bartka. Rozumiem, że pani Marta, mówi pani Marto o atrakcyjności fizycznej, nie intelektualnej, bo tutaj pan Bartek nie dopuścił do wymiany w myśli jakiejkolwiek, tak? Że to była ostra ochrona. Oczywiście. Pani Małgorzato? Ja muszę powiedzieć, że niektórzy Mongołowie są całkiem przystojni. Ja nie będę zdradzać jakiegoś tam fragmentu mojej książki, ale opowiem o takiej rzeczy, która jest właściwie deziluzja. To znaczy my, Mongołowie są ludźmi, którzy, znaczy mężczyźni, bardzo uważają, żeby nie pokazać, że pomagają kobiecie. I to jest, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o noszenie rzeczy, czy robienie jakichś ciężkich robót. Znaczy, mężczyzna nie pomaga kobiecie. I na przykład nasz kierowca, który, tak samo zresztą, ja byłam tam w dwóch ekipach jakby. I kierowca bardzo uważał, żeby tam, gdzie ma znajomych, żeby nie nosić walizek kobiet czy rzeczy kobiet. Owszem, mieliśmy mężczyznę w swoim gronie, jemu nosił. Ale to wie pani. I w ogóle kompletnie inaczej traktował mężczyznę niż nas, jeśli chodzi o takie codzienne relacje. To ja teraz już wiem, dlaczego, bo my rozpoczęliśmy właśnie naszą podróż od Mongolii. Teraz ja już wiem, czemu tam mała Ewunia, bo nas odprowadzała grupa 10 osób, to już wiem, czemu taka mała, drobna Ewa miała cięższy plecak niż jej facet Czubaka, który jest gigantycznym chłopem i który powinien dźwigać. Okazało się na lotnisku, jak włożyli plecaki, że ona ma dwa razy cięższy. Także mu się już widać szybko mongolskie klimaty udzieliły. Weltbild w podróży. Weź udział w konkursie fotograficznym. 10 tysięcy lub wakacje marzeń za jedno wakacyjne zdjęcie z katalogiem Weltbild. Szczegóły na weltbild.pl.